3 dni za kółkiem bolidu Formuły 1 w odstępie zaledwie kilku dni, takiej okazji do testowania Robert Kubica nie miał już dawno. Jego zajęcia na torze w Barcelonie mogą mieć jeden bardzo ciekawy aspekt techniczny związany z samochodem, jaki zespół Alfa Romeo wykorzysta do testu opon Pirelli na rok 2022. O szczegółach porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 4 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Dzisiaj zespół Alfa Romeo Racing Orlen poinformował, że Robert Kubica oprócz tego, że weźmie udział w pierwszym piątkowym treningu, pojawi się w przyszłotygodniowych testach opon Pirelli na torze i przejedzie pełne 2 dni testowe. Na pewno dla Roberta to będzie wartościowy czas spędzony na torze. Natomiast ten test może mieć jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt. To mogą być zajęcia ciekawe nie tylko dla nas, polskich kibiców, ale ogólnie dla światowej prasy związanej z motorsportem, również dla zespołów. Bo Alfa Romeo może w trakcie tych testów wykorzystać obecny samochód C41. To byłoby bardzo wartościowe z punktu widzenia zespołu. Robert w piątek, kiedy sprawdzi obecną konstrukcję na obecnych oponach, a potem te 2 dni pełne testowe na oponach szykowanych na rok 2022. Oczywiście C41 musiałby zostać zmodyfikowany, szczególnie w obszarze zawieszenia, ale również docisku sił generowanych, które mają być zbliżone według przepisów do tych, które będą generowały samochody, które pojawiają się na torach w roku 2022, ale mimo tego lepiej dla zespołu zebrać wartościową porcję informacji i mieć pewne punkty odniesienia, mając do dyspozycji teoretycznie ten sam czy bardzo podobny samochód, niż sięgać do konstrukcji sprzed lat. Na takie rozwiązanie pozwalają obecne przepisy techniczne. Jest pewnego rodzaju luka w przepisach. Otóż ten program Jazd Pirelli opracowano zanim zdecydowano się odsunąć tą rewolucję techniczną o kolejny rok. Dlatego po starcie tego sezonu każdy zespół może sięgnąć po dowolny samochód. Nie musi korzystać z tego 2-letniego samochodu czy rocznego samochodu. Może wziąć tegoroczną konstrukcję. Do tej pory testowały zespoły Alpine, Ferrari i Mercedes, ale każdy z nich korzystał z starszego samochodu. W ruch poszły samochody z 2018 i 2019 roku. Czemu w przypadku Alfa Romeo Racing Orlen mogłoby być inaczej? No po pierwsze ten aspekt, o którym powiedziałem, czyli wyrzucenie pewnych niewiadomych, skupienie się na wyciągnięciu jak największej ilości informacji dla siebie. Ta sama konstrukcja daje właśnie taką możliwość, ale kolejna rzecz, pytałem dziennikarzy z tego świata motorsportu, ludzi dobrze zorientowanych, czy Alfa Romeo Racing Orlen zbudowało sobie taki samochód testowy właśnie pod kątem tych zajęć wspólnych z Pirelli. Taki samochód był w planach, ale jego budowa została odłożona z uwagi na sytuację, która zdarzyła się na świecie, również te ograniczenia finansowe. Kolejny aspekt z tym związany, Alfa Romeo Racing Orlen, przyjeżdżając do Polski na te zajęcia promocyjne, nie przywiozło starszego samochodu. Wtedy wytłumaczeniem było to, że Alfa Romeo, w zasadzie Sauber, nie posiada działającego samochodu w starszej specyfikacji. I ostatni aspekt, chyba najważniejszy, przy okazji zespołu Haasa pojawiła się taka informacja, że on weźmie udział w tych testach, jeżeli będzie mógł skorzystać z obecnego samochodu, a ograniczeniem tutaj ma być dostępność tych starszych jednostek Ferrari. No to wszystko też pasuje nam do zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. To jest wskazówka, że możemy spodziewać się C41 na torze i w piątek, jak również w trakcie tych przyszłotygodniowych zajęć wspólnych z Pirelli. I dla Roberta, i dla Alfy byłaby to naprawdę bardzo dobra sytuacja. Zobaczymy, jak zareagują rywale, bo ci wydali środki, zaangażowali środki na dostosowanie starszych samochodów. Tutaj również to nie przyjdzie bez wkładu pracy, natomiast ten wkład pracy będzie wiązał się z niższym nakładem kosztów, jak również większą możliwością wyciągnięcia cennych informacji dla zespołu o tym, jak działają w porównaniu do tegorocznych opon, na tegorocznej konstrukcji, te nowe opony, które będą w użyciu w przyszłym roku. Mówiłem o Alpine, że już testowało. Alpine na razie bardzo różnie, jeżeli chodzi o formę. Z jednej strony mamy wrażenie, że ten zespół idzie do góry. Z drugiej strony Marcin Budkowski bardzo ciekawie powiedział, że tegoroczna jednostka napędowa jest w zasadzie
tą samą, z której korzystano w zeszłym roku, więc jakiejś dużej poprawy po stronie jednostki napędowej spodziewać się nie powinniśmy. Ale pojawia się bardzo ciekawa informacja, że na rok 2022 Alpine, a w zasadzie Renault, przygotuje zupełnie nową jednostkę napędową. Będzie to podobna sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z Hondą. Honda w tym roku poszła w zupełnie nowy projekt i są tego bardzo dobre efekty. Zobaczymy, jak będzie w przypadku zespołu Alpine. A teraz na moment wracam do tego, co już za nami, do tego weekendu, w którym Lewis Hamilton sprawdził Valtteriego Bottasa i okazało się, że ta ręka, te karty, które Bottas ma w ręku, wcale nie były takie mocne, ale oprócz tych kwestii związanych z umiejętnościami kierowców, pojawiła się jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Kwestia samochodów, które mieli do dyspozycji. Wielu z Was się tutaj uśmiechnie. Różne bolidy. Tak, były one różne, ale one wynikały prawdopodobnie z tego, jak kierowcy chcieli pojechać w ten weekend wyścigowy. Lewis Hamilton w swoim samochodzie miał zupełnie inne tylne skrzydło od tego, z którym wyścig w zeszłotygodniowe ściganie, w weekendowe ściganie wybrał się Valtteri Bottas. Różnica nie była duża, choć wizualnie różnią się te skrzydła przede wszystkim punktami podparcia tego tylnego skrzydła. Natomiast Lewis Hamilton miał zdecydowanie mniej docisku w swoim samochodzie w okolicy tylnej osi. I to może tłumaczyć różnicę na prostych i w stosunku do Valtteriego Bottasa i w stosunku do Maxa Verstappena. Tutaj Lewis zagrał bardziej długofalowo, był kierowcą, który patrzył w wyścig, a nie tylko w kwalifikacje. Ten większy docisk pozwolił Valtteriemu Bottasowi na pewno lepiej dogrzać opony i efekt widzieliśmy w kwalifikacjach. Ten najszybszy czas okrążenia, nieznacznie, ale zawsze. W wyścigu również Bottas ruszył mocniej. Verstappen również szybko dogrzał opony, z czym na początku nie radził sobie Lewis Hamilton, ale powoli, powoli zbudował odpowiednią temperaturę i kiedy pozostali dwaj kierowcy zaczęli mieć problemy z oponami, Lewis mógł jechać w ten wyścig bardzo daleko, bo opony pozostawały w tym optymalnym oknie pracy. Dłużej zajęło mu wprowadzenie opon w to okno, ale potem zachowywały się one bardziej stabilnie. Czy jest to nos kierowcy, czy jakaś próba zespołu sprawdzenia dwóch różnych konfiguracji? Być może o tym dowiemy się jutro, kiedy Mercedes opublikuje swój magazyn, w którym zawsze bardzo szeroko, bardzo otwarcie tłumaczy te różnice, tłumaczy przebieg weekendu wyścigowego. Po tym weekendzie, po tych komunikatach radiowych, które Toto Wolff wysyłał Valtteriemu Bottasowi, ale też w wypowiedziach, które pojawiły się później, Toto powiedział, że żałuje, że odezwał się w trakcie wyścigu, bo to ten jego komunikat zbiegł się w czasie z tym momentem, kiedy Valtteri Bottas stracił to dobre tempo, kiedy przestał odrabiać dystans, który tracił do Maxa Verstappena. I właśnie po tym weekendzie, po tych komentarzach pojawiła się taka plotka w Daily Mail, że Mercedes może rozważać zmianę Bottasa na Russella już w trakcie sezonu. Ja jakoś specjalnie w to nie wierzę. Ta zmiana w trakcie sezonu to nigdy nie jest coś dobrego. To jest coś, co destabilizuje zespół. No, z drugiej strony taka wypowiedź, taka informacja ma pochodzić bezpośrednio z wewnątrz zespołu, od inżynierów, którzy w nim pracują, i te informacje z wewnątrz zespołu no, czasami są bardzo cenne, czasami są bardzo trafne. Tak było w przypadku Nicolasa Latifiego. O tym, że Latifi kręci się po fabryce jako kierowca wyścigowy Williamsa, słyszałem dużo wcześniej, zanim Latifi rzeczywiście został ogłoszony jako kierowca wyścigowy. Natomiast tutaj zachowałbym pewien dystans. Daily Mail chyba idzie trochę w oglądalność i wyświetlenia. No ale w tej sytuacji nie możemy niczego wykluczyć. Mówiłem o różnicach w Mercedesie. Te różnice były też w samochodzie Williamsa i nie wiem, czy w to uwierzycie, czy nie, ale tak rzeczywiście było. George Russell w ten weekend wyścigowy pojechał z przednim skrzydłem w specyfikacji 2020. Złośliwie lub żartobliwie mógłbym powiedzieć, że w końcu George'owi trafiły się te gorsze części, natomiast tutaj zespół utrzymuje, że nie ma problemu z dostępnością części, nie ma problemu z tym, żeby George Russell mógł otrzymać taki sam komplet. To była decyzja zespołu. Tutaj szczególnie Service The Race bardzo szeroko o tym pisze, że Williams nadal ma pewne problemy z aerodynamiką, z tym, jak zachowuje się ten zespół, nie zespół, tylko samochód. I podobnie jak rywale w przeszłości próbują różnych konfiguracji tego samochodu, które mają pozwolić zrozumieć tą kapryśną naturę, tą naturę, która sprawia, że kiedy pojawia się wiatr na torze, samochód traci tak dużo docisku. Kluczem może być właśnie to przednie skrzydło. Williams taki sam zabieg planuje również na Barcelonę.
A teraz zmieniamy nieco obóz. Colin Coles to jest człowiek, który lubi zaskakiwać, który lubi podgrzewać atmosferę i podobnie jest tym razem. Colin Coles powiedział, że zatrudnienie Sebastiana Vettela w Aston Martinie to nie było takie wyciągnięcie ręki w stronę Sebastiana Vettela ze strony Lorenza Strolla. To wszystko ma mieć drugie dno. Stroll chce, żeby jego syn na tle Mistrza Świata wyglądał naprawdę bardzo dobrze, czym chce go zbudować medialnie. Chce zrobić z niego materiał na mistrza świata. Ile w tym prawdy, tego nie wiemy. Bierzmy poprawkę, że te słowa padły z ust Colina Colesa. Natomiast Lorenz Stroll ma szereg problemów i nie można wykluczyć, że będzie posuwał się do wszystkich możliwych rozwiązań i posunięć, żeby z tych problemów się wydostać. Te problemy przyszły dla zespołu Aston Martina ze zmianą przepisów i jak pisze niemiecki Automotorsport, Lorenz bardzo mocno nadal ma naciskać na FIA w temacie tych przepisów, które weszły w życie, przepisów technicznych, które miały obedrzeć ten samochód z docisku, spowodować, że ten samochód zachowuje się tak słabo. Wydawało się, że ten temat powoli się zamyka, natomiast w trakcie tego weekendu wyścigowego nadal miały trwać bardzo gorączkowe rozmowy dotyczące właśnie tego tematu. Lorenz miał prosić o wsparcie Toto Wolffa. Tutaj Toto Wolff będzie w trochę niezręcznej roli, bo przecież wygrali kolejny weekend wyścigowy i to jest sugestia, że wcale nie nisko zawieszony tyłem może być przyczyną tych wszystkich problemów, ale pojawia się ponownie wzmianka, że Lorenz jest gotowy wstąpić na drogę prawną przeciwko FIA i nie chodzi o to, jak wyglądają przepisy, ale jak powstały. Pojawiają się tam kwestie związane z głosowaniem, z tym, że to wcale nie były takie w pełni zgodne głosowania. McLaren miał głosować przeciwko, Mercedes miał głosować przeciwko i Aston miał być przeciwko. Mercedes chce wesprzeć, ale nie ma za bardzo. Jak McLaren się z tego wycofuje, zobaczymy, jak daleko w ten temat pójdzie Lorenz Stroll. Docierają kolejne dobre informacje z torów, które przed nami. Pojawią się kibice, a to jest sygnał, że powoli, powoli wracamy do normalności. Oby tych kibiców jak najszybciej było, jak najwięcej. Pojawi się również ta dobra atmosfera, ale to będzie kolejny sygnał, że i my wracamy do tak zwanej normalności. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam kolejny raz, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia.